Pieski nie dadzą się filmować statycznie. Pieski uwolnione ze smyczy pięknie by tu pokazały swoje sylwetki, mięśnie, sprawność, temperament, radość, wesołość, radość życia. Ale przecież ja nie uzbieram ich dwóch do kupy i nie mogę biegać tak szybko jak one. Mam starą jamniczkę, ma już 16 lat. I wyobraźcie sobie Państwo, że nie nadąży człowiek nawet za 16-letnią jamniczką. Do przodu. Jak ona biegnie, to ja mimo starań nie zdążę być pierwsza przed nią przy budzie, tam gdzie ona chce wejść. Bo wiem, że ona chce mi się schować do budy. Ja chcę szybciutko być przed budą, przed jamniczką, ale ona mnie prześcignie. A naprawdę jestem jeszcze sprawną osobą, która dosyć dobrze biega, ale to jest bieg człowieka. Pies stary, mały, krótkonożny, taki jamnik, potrafi szybciej biec od człowieka. I zawsze się dziwimy się, tak? Mylę się mówiąc. Dziwimy się. Jak słyszymy w filmach przyrodniczych, że niedźwiedź szybciej biegnie od człowieka, krokodyl, czy tam nawet ten hipopotam, taki ciężar, tyle słoniny, króciutkie łapki i hipopotam potrafi człowieka dopaść, zaatakować. Nosorożec, hipopotam, ludzie kochani. A co dopiero taki piesek, który jest sprawny, szybki, wysportowany. Moje są wysportowane. Zaraz je puszczę tutaj gdzieś, pójdziemy sobie dalej na łączkę. I sobie pobiegają w samopas. La, 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 la. Dobra. I tutaj też pokaż. O, jak ładnie teraz ogonkiem merdałaś. No pokaż, jak merdasz ogonkiem, jak się cieszysz. O, no właśnie, o to mi chodziło. Ogonek zawsze jest ciemny. U blondynki, u brunetki. No, to jest Brigitte Bardot, a to jest Marilyn Monroe. I co, nie widzicie podobieństwa? Taka słodka mordka, to kto to ma? Kto to ma taką słodką mordkę? To ma słodką mordkę Brigitte Bardot i Marilyn Monroe. Blondynka Monroe była tlenioną blondynką, a ta moja Joreczka jest naturalną blondynką. Ale żebym mogła odgarnąć włoski, to bym wam pokazała, że od skóry rosną jej piękne grafitowe włosy. Typowe. Ona się trzy razy wybarwia. Była czarna, potem biała, a teraz znowu będzie stalowa. Na grzbiecie, bo głowa to inna sprawa, ale cały grzbiet trzy razy jej się wybarwia. Z czarnego na biel, zupełne mleko. Mam zdjęcia jej mlecznej. A teraz znowu od skóry odrosty ma grafitowe. Piękny, ciemny popiół. Ciemna stal. Bo stal to też stalowo-złoty. York stalowo-złoty, ale ta stal to zależy, czy w słońcu, czy w cieniu. Jaki jest stop stali, tak? Jaką ma domieszkę, jakich innych metali. No to na razie kończę to ujęcie, zrobimy następne. Dziękuję za uwagę, dziękuję, cały czas się żegnam, ale póki ładnie stoi i póki mi pozuje, to szkoda. Szkoda kończyć takiego ujęcia. Są niecierpliwe, bo są młode, no przecież one są pełne chęci do biegania, do skakania. No, zaraz może coś pokażemy, co one potrafią. O, niuńka, 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 kuńka, 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 kuńka. No. I zimno trochę im przeszkadza, bo jak jest ciepło, to one nie kurczą się, nie kulą się i nie trzęsą się, nie drżą. No.